kochani, dzisiaj opowiem wam troszkę o książce, na którą bardzo długo czekałam i na którą chyba czekał każdy. Jeżeli nigdzie dotąd nie słyszeliście takiego tytułu jak Zakon drzewa pomarańczy, to chyba byliście naprawdę na długich wakacjach, przynajmniej rocznych, ponieważ o tym tytule mówi się od dawna, albo gdzieś byliście pod kamieniem, albo w jaskini pod kamieniem, ponieważ o tej książce mówi się od dawna i jest o czym mówić, ponieważ naprawdę jest niesamowita i ja z wielką chęcią, gdybym mogła, a niestety nie mogę, ponieważ tu wszędzie są lampy, kable i zaraz wszystko by się rozbiło, wstałabym w tej chwili i zaklaskała, mogę nawet teraz zaklaskać, ponieważ wydawnictwo SQN sine qua non zrobiło coś niesamowitego. Cała redakcja, korekta, tłumaczenie i tu muszę zaznaczyć, kto przetłumaczył tą książkę, ponieważ jest to bardzo ważne, jeżeli to znajdę, ponieważ to nie jest takie łatwe, może jest tłumaczenie. Pan Maciej Pawlak, jest po prostu to wszystko zrobione tak genialnie, że ja nie mam żadnych pretensji, że premiera tej książki została troszkę przełożona, ponieważ dzięki temu otrzymują coś naprawdę wspaniałego i dzisiaj wam powiem, dlaczego ta książka jest tak wyjątkowa, dlaczego warto ją czytać i co ja tak naprawdę czułam, gdy ją czytałam. Ale może zanim przejdę do czegokolwiek, to pokażę wam, jak wygląda ta książka, ponieważ jeszcze tego nie zrobiłam. Najpierw pokażę wam wydanie kolekcjonerskie, które jest dostępne na stronie internetowej wydawnictwa SQN i link na pewno znajdziecie na dole. Wygląda ona tak, twarda oprawa, grubaśna książka, liczy sobie ponad 1100 stron, z tego co pamiętam, pięknie zrobiona. W środku znajdziecie moją polecajkę, moi drodzy, więc jak widzicie, ja ją polecam z tego serca, a patronat medialny objęły nad nią bestsellerki, czyli jeżeli bestsellerki coś patronują, to to naprawdę musi być dobre, bo one byle czego nie biorą. Tak wygląda właśnie wersja ta, którą można zamówić tylko na stronie, ale dla tych, którzy na przykład lubią sobie jeździć i czytać i taka książka 1100 stron byłaby po prostu za gruba. Mamy też wersje, które dostępne są w innych księgarniach, na przykład w Empiku czy innych księgarniach tego typu. Mamy dwie części, moi drodzy, podzielone na pół. Tu mamy pierwszą część, która tak samo wygląda jak ta kolekcjonerska, ale jest po prostu w miękkiej oprawie i mamy drugą część, która jest czerwona i powiem wam, że ja zrobiłam test, żeby nie było, ponieważ dużo osób zawsze mówi, że muszę wydawać więcej pieniędzy itp. itd., ale ja jedną z tych książek, tą pierwszą część, wsadziłam sobie do torebki i jeździłam z nią przez tydzień do pracy. Nie miała żadnej obwoluty, ja po prostu ją traktowałam, żeby po prostu leżała, żeby sprawdzić jej wytrzymałość i powiem wam szczerze, że nic jej nie jest. Czytałam też ją troszkę, ponieważ chciałam sobie przypomnieć parę szczegółów i nic jej nie jest. Naprawdę jest to zrobione bardzo porządnie. Chyba nigdy nie widziałam tak fajnie zrobionej, miękkiej okładki bez skrzydeł, która jest naprawdę tak wytrzymała i obie te wersje, zarówno tą w twardej oprawie, jak i w tą miękkiej, wam polecam naprawdę, ponieważ to jest cudo i warto to czytać. Powiem wam za chwilę dlaczego, ponieważ może odłożę cokolwiek i przejdziemy do sedna, o czym ta książka jest, dlaczego jest taka genialna i co poczułam ją czytając. Zachód i Wschód, czyli dwa różne kierunki, a zarazem dwa różne państwa, które nie są ze sobą w najlepszych relacjach, które muszą radzić sobie ze swoimi wewnętrznymi problemami, a zarazem są świadome czegoś większego, czegoś potężniejszego, zła, które wychodzi z podziemi po wieloletnim spokoju i które zaraz może się ożywić i tak naprawdę nikt z nich nie jest na to dokładnie przygotowany. Chodzi tutaj o wielkiego, legendarnego, bezimiennego, czyli smoka, który budzi przestrach u każdego człowieka i jego wielkiej armii. Mamy tutaj dwa państwa, tak jak wam powiedziałam, jedno leży na wschodzie, jedno na zachodzie i tak jak wspomniał chyba bestsellerki, bo o tym rozmawiałam z nimi przez telefon, nie oglądałam jeszcze ich filmu, ale podejrzewam, że o tym powiedziały. Wschód jest bardziej inspirowany japońską kulturą, a zachód bardziej zachodnią. Na wschodzie mamy smoki, które są związane z wodą, dla których woda to jest żywioł, które są tak naprawdę troszkę wodą, które nie posiadają skrzydeł, tylko latają dzięki takiej błonie na głowie, za głową. Trudno to w ogóle powiedzieć. Musielibyście to przeczytać, żeby się zorientować, o co chodzi. I które są tak naprawdę bóstwami tej krainy. One są tam naprawdę niesamowicie wyniesione, niczym bogowie, a osoby, które mogą je dosiadać, są też wielkimi osobami i jedną z takich osób chciałaby się właśnie stać jedna z naszych głównych bohaterek, czyli Tane, która jest dziewczyną prostą, która nie pochodzi z wielkiego rodu i która
próbuje być właśnie jeźdźcem takiego smoka, który trenuje całe życie i która po prostu chce to zrobić. I jednocześnie mamy też w tej krainie Nikolasa, który jest alchemikiem, naukowcem, który czasami po prostu źle skręcił na swojej życiowej ścieżce i niestety musi za to odpokutować, który znalazł się czasami w złym miejscu, o niewłaściwej porze, ale ma on swoje ambicje, chce coś osiągnąć i o to walczy. I przyznam wam się, że na początku naszą główną bohaterką, tak przynajmniej się wydaje, jest właśnie Tane, która właśnie próbuje zostać jestem smoków, nie powiem wam, czy się to udało, czy nie, ale ta historia jest naprawdę bardzo ciekawa, bardzo mi się to podobało i można się wydawać, że jest to dość takie pospolite, ponieważ mam tutaj osobę, która nie jest żadnego rodu i chce być wielkim. Na szczęście nasza Tana jest bardzo pewna siebie, jednocześnie zna swoje wady i zalety, jest bardzo ambitna, co mi się bardzo podobało, ponieważ łączy takie cechy, które każdy z nas posiada, niektóre z nich są przytłumione, niektóre bardziej wyciągnięte na górę. Natomiast na zachodzie mamy troszkę więcej takich głównych bohaterów, ponieważ mamy tutaj wielką królowę Sabran, która ma dość trudną misję do spełnienia i tak naprawdę, która nie może pokazać siebie, tylko musi cały czas wzorować się na swojej misji życiowej, ponieważ jest pewna misja, którą musi spełnić, do której tak naprawdę ona została urodzona, stworzona i jeszcze musi sobie poradzić z tym, że wychodzi największe zło tego świata z podziemi, jeszcze ma jakieś tam problemy polityczne i to wszystko na głowie biednej młodej królowej. Sabran chyba najfajniejsze jest to, że Shannon w tej postaci pokazuje nam, że naprawdę ona nie jest idealna, ona naprawdę posiada bardzo dużo wad i bardzo dużo wątpi, wie co ma zrobić w swoim życiu, jednocześnie nie chce tego zrobić, chce się przeciwstawić, co jest bardzo fajne. Mamy tutaj także Eight, której nie wiedziałam jak się przyszedł, dopóki nie powiedziała mi o tym Ania i Marta, więc pozdrawiam bardzo bestsellerki, która jest jej tak jakby komnacianą, zajmuje się po prostu jej pościelami i takie inne sprawy i która jednocześnie jest bardzo inteligentna, jest chyba z jedną z najciekawszych postaci w ogóle z całej tej książki, ponieważ jest bardzo tajemnicza. My tą postać odkrywamy coraz bardziej z kolejnymi stronami i ona jest naprawdę bardzo ciekawa, najbardziej ona mnie zaciekawiła ze wszystkich bohaterów. Mamy jeszcze tutaj Lota, który jest jednym z moich ulubionych bohaterów męskich, ponieważ jest to taki troszkę, można powiedzieć, znany nam schemat, bardzo szlachetny, bardzo wierny, ale bardzo też inteligentny, który nie boi się wyzwań i zrobi wszystko dla rzeczy, których wierzy, dla swojej misji. Nie mogę wam oczywiście zbyt wiele zdradzić, ponieważ to byłoby troszkę za duże dopowiedzenie z mojej strony. Jak pewnie się domyślacie, te postacie są w jakiś sposób ze sobą związane, albo to wiązanie powstaje właśnie w książce. Nie powiem wam, która z tych opcji jest prawdziwa. Powiem wam tylko, że mamy tutaj oczywiście wątek feministyczny, ponieważ głównymi naszymi bohaterkami są silne kobiety, ale nie są to kobiety, które nienawidzą mężczyzn, nie są to kobiety, które nie potrafią kochać, nie są to kobiety, które nie boją się niczego, są to kobiety, które mają swoje wady i zalety i to jest największa zaleta tej książki, powiedziałam przed chwilą słowo zaleta, wiem o tym, ale musiałam to tak powiedzieć, ponieważ one są naprawdę prawdziwe, wydaje nam się, że są prawdziwe. Mężczyźni w tej książce są również bardzo fajnie wykreowani, bardzo mi się to podoba i przyznam wam się, że najfajniejsze jest to, że możemy spojrzeć na ich podejście do różnych spraw, które czasami jest bardzo różne, a niekiedy bardzo podobne i to jest niesamowite. Więcej może nie będę mówiła wam o fabule, ponieważ powiedziałabym za dużo, ale naprawdę kreacja postaci jest bardzo ciekawa, bardzo mi się to podobało i nas to wciąga. Muszę wam też powiedzieć o czymś, co tak naprawdę sprawiło, że musiałam tą książkę na chwilę zamknąć i odetchnąć, ponieważ tak mocno mnie to dotknęło, tak wielką tęsknotę za mnie wydobyło, ponieważ uświadomiłam sobie naprawdę, że tęskniłam za Samantą Shannon, ponieważ ta autorka, ona się nie bawi w jakieś głupie wytłumaczenia. Ona traktuje swoich czytelników jako osoby inteligentne, traktuje ich z szacunkiem i to widać czytając tą książkę. Ona nie musi nam mówić, że ta postać to Helena, ona lubi smoki i chce być smoczym jeźdźcem. Ona to wszystko potrafi tak owinąć w piękny język, tak zapętlić niektóre zdania, żeby sami sobie uświadomimy to, mimo tego, że nawet nie będziemy o tym myśleć, to jesteśmy po prostu świadomi, wiemy jaka ta postać jest. Ona nie musi tego tłumaczyć wprost, to jest piękne, ponieważ my poznajemy tych bohaterów głównie dzięki fabule, dzięki im przygodom, dzięki temu jak podchodzą do pewnych spraw. I ja bardzo to lubię, ponieważ nienawidzę jak ktoś mi powtarza, jakiś autor, w książce 10 000 razy to samo. Ja wtedy uważam, że po prostu
to jest bez sensu i ja chcę czuć taki szacunek, jak ma Samantha Szan do swoich czytelników, u każdego autora, ponieważ uważam, że tak trzeba do nich podchodzić, ponieważ takie książki pomagają rozwijać czytelników. Dzięki temu właśnie, że te wszystkie zdania są tak skonstruowane, że my wiemy coś po prostu o danym bohaterze, nie czytając o tym w książce, to wszystko pozwala nam lepiej interpretować tekst, lepiej podchodzić do całej powieści i zżyć się bardziej z bohaterami. To jest naprawdę piękne. I ja bardzo dziękuję za to, Samantha Szan. Mam nadzieję, że napisze Czas żniw szybciej, ponieważ ja będę tęskniła za jej piórem i na pewno wrócę do tej książki nieraz, ponieważ naprawdę jest cudowna. Powiem wam, że czytając tą książkę nie mamy żadnego wytłumaczenia, po prostu jesteśmy wrzuceni w fabułę. Nie mamy żadnego, nie wiem, na początku, wiecie, metryczki, ani nic takiego. I to jest z jednej strony fajne, ale dla niektórych może być trudne, więc proszę, jeżeli ktoś z was zacznie się tę książkę i stwierdzi, że jest ona za trudna, spokojnie czytajcie dalej, to wszystko później wam się poukłada w głowie, ponieważ naprawdę to jest przemyślane. To wszystko, co ona tutaj napisała, jest doskonale skonstruowane, bardzo przemyślane. Tempo na początku przynajmniej nie jest zbyt szybkie, dzięki czemu my możemy sobie wszystko poukładać w głowie i później już wiemy, kto co, z kim, gdzie, kiedy i w ogóle jak to wszystko się je. Jednakże warto naprawdę zaglądać do mapki, która jest, z tego co wiem, na początku, ponieważ ona naprawdę nam pomaga i to dość mocno w zrozumieniu w tych wszystkich rzeczy, co się gdzie dzieje, kto jest gdzie i w ogóle. Muszę też wam powiedzieć troszkę o wątkach romantycznych, ponieważ tutaj takie się pojawiają. Jeden średnio mi przypadł do gustu, jednak moim zdaniem nie był najgorszy, natomiast drugi był bardzo ciekawy. W ogóle wszystkie wątki romantyczne te są ciekawe, ponieważ są one skonstruowane bardzo subtelnie, jednocześnie pokazując całą tą potęgę miłości i pokazane też są tutaj inne uczucia, nie tylko miłość romantyczna, ale również inne jej odcienie. Nie będę wam mówiła jakie, ponieważ to by było zbyt duże do powiedzenia, naprawdę. Trzeba to przeczytać samemu. W tej książce na pewno widać rozwój Samanthy Shannon. W czasie żniw każdy mówi, że pisze genialnie i ja to całkowicie to popieram. Ale w Zakonie Drzewa Pomarańczy ona pokazała nam, że dobrze, potrafi stworzyć świat fantastyczny, potrafi stworzyć świat wyjątkowy, oparty na jakichś znanych nam albo nieznanych, jeżeli ktoś nie zna na przykład kultury japońskiej, fundamentach. Jednocześnie pokazała nam, że potrafi stworzyć dwie religie, ponieważ są tu dwie religie, które są naprawdę wyjątkowe i oryginalne. I przyznam wam się, że stworzenie jednej takiej religii jest dla mnie bardzo trudną rzeczą, ale ona stworzyła dwie religie. Mamy także tutaj ustrój polityczny i to nawet nie jeden, ale też dwa z tego, co pamiętam. I one również są inne, wyjątkowe i też mają oryginalny w ogóle system władzy i system tego całego porządku, który powinien być w polityce, albo nie porządku, to zależy gdzie. I to wszystko powoduje nam to, że to nie jest książka jak Czas żniw, chociaż ja uwielbiam Czas żniw i czekam na kolejne tomy, żeby nie było, że nie lubię. To jest tak naprawdę taka wielka księga fantazy, wielka książka fantazy, która ma w sobie wszystko. I trudno mi powiedzieć tak naprawdę do końca, czym ona się różni od Czasu żniw, ale przede wszystkim tym, że moim zdaniem tutaj Samantha Shannon pokazała swój rozwój pisarski, który można zauważyć, który dotyczy między innymi szczegółów wprowadzenia różnych motywów do fabuły, zalążków ich już wcześniej, żeby później wyszły. I to jest naprawdę bardzo duży plus. Cóż więcej mogę wam powiedzieć o tej książce? Czytajcie ją zarówno w twardej, jak i miękkiej oprawie, naprawdę warto ją mieć. Genialna pozycja, naprawdę cudowne, wielkie tomisko, które czyta się bardzo szybko i które naprawdę jest genialne. Wiem, że to powtarzam cały czas. Gratuluję bardzo wydawnictwu SQN i dziękuję za to, że mogłam tutaj dać swoją polecajkę, ponieważ był to dla mnie wielki zaszczyt. Zapraszam was wszystkich na spotkanie z Samanthą Shannon w Krakowie, ponieważ będzie na krakowskich targach książki, to będzie moje drugie spotkanie z tą autorką. Ona jest naprawdę przemiła, jest genialna. Możecie do niej podejść, zagadać, zapytać się o coś. Ona nie ma z tym żadnych problemów. Nawet takie osoby jak ja, które niezbyt dobrze znają angielski, dogadają się z nią bez problemu. Naprawdę zachęcam was do tego. Nadal znajdziecie linki do tego, żeby zamówić tą książeczkę, ponieważ twarda oprawa, jak wiecie, wiem, że jest tu dużo osób, które uwielbiają tylko twarde oprawy, więc dla was też coś się znajdzie.
znajdzie. I to chyba było na tyle. Dziękuję Wam bardzo. Życzę Wam miłego tygodnia, miłego dnia, miłego weekendu i dobrego czytania zakonu drzewa pomarańczy, ponieważ jest co czytać. Buziaczki, trzymajcie się, pa pa.